Z dnia na dzień przybywa coraz większa liczba górników, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem. Aktualnie jest to ponad 1900 osób. Kończymy etap pierwszy na Pniówku. Etap pierwszy został już zakończony na pozostałych czterech kopalniach. Jest realizowany etap drugi, czyli. Wymazywanie wszystkich członków rodzin osób, które zostały zidentyfikowane jako osoby zarażone i w dniu dzisiejszym rozpoczyna się etap trzeci. Dodatkowo podjęliśmy decyzję, że badamy próbkowo pięć innych zakładów, tak aby zweryfikować, czy nie pojawiają się nowe ogniska epidemiczne w zakładach górniczych. Jeżeli te wyniki będą niepokojące, to podejmiemy Niezwłocznie decyzję o przesiewowych badaniach na kolejnych zakładach wydobywczych. Niewykluczone, że taka decyzja zapadnie w ciągu najbliższych 48 godzin. Jeśli uda się wygasić ogniska na kopalniach, to jak podkreśla wojewoda, jest duża szansa na to, że sytuacja będzie podobna do tej w pozostałych województwach. Muzyka